na licencji filmowej są do dupy. Tak odpowie zapewne każdy z Was na pytanie, czy są dobre filmy przyniesione do świata gier. Tak odpowiedziałbym i ja, jednak pośpiesznie zacząłbym wymieniać tytuły, które stanowią przysłowiowe wyjątki potwierdzające regułę. Władca Pierścieni, Powrót Króla byłby oczywiście jedną z wymienionych pozycji. W dniu premiery znana i zachwalana, z czasem zapomniana, recenzowana w tej chwili gra jest pozornie prostym beat'em upem, w którym to samemu lub z kolegą tłuc będziemy setki orków, goblinów i innych plugawych sług Saurona. Gra daje nam możliwość wcielenia się w głównych bohaterów trylogii i wzięcia udziału w największych bitwach trzeciej jej części. Oczywiście do danej bitwy wkroczyć możemy jedynie jako jedna z postaci, które faktycznie brały w niej udział. Wyjątkiem jest tu tryb kooperacji, w którym drugi gracz ma możliwość wybrania, kogo mu się żywnie podoba w kampanii Gandalfa. Przed przejęciem kontroli nad naszym wybrańcem zostanie nam wyjaśnione co, jak i dlaczego oraz poznamy nieco fabuły. Wszystko to za pomocą urywków z rzeczywistego filmu. Ma to znaczenie nie tylko dlatego, że powinniśmy poznać powód, dla którego mamy wyciąć 300 orków, ale również ponieważ gra trafiła na półki sklepowe na kilka miesięcy przed oficjalną premierą filmu. Dzięki temu fani mogli poznać losy bohaterów i ogólny szkic filmu na długo przed resztą świata. Jak już wspomniałem, gra jest podzielona na kampanię, tak jak film podzielony jest na wątki Gandalfa, Trójki Wymiataczy oraz Froda i Sama. W grze dla pojedynczego gracza możemy dowolnie się między nimi przełączać, natomiast w trybie dla dwojga graczy przechodzimy je w ustalonej kolejności. Gameplay jest prosty i przyjemny. Każda z postaci ma atak dystansowy o skończonej amunicji, trzy rodzaje ataków wręcz, przycisk bloku i uniku. Gra ocenia nas zależnie od tego, ilu wrogów zabijemy w krótkim czasie, samemu nie obrywając. Atakowanie kombosami jest wyżej oceniane. Pod koniec misji nasze wyniki są podliczane i przeliczane na punkty, za które uczymy naszą postać nowych technik oraz ulepszamy inne jej atrybuty. Tutaj kłania nam się nieźle wkomponowany aspekt RPG. Problem z systemem walki jest taki, iż bywa on często bardzo chaotyczny. Wrogów na ekranie niemal zawsze jest tylu, że próbując wykonać jakikolwiek kombos, będzie nam potrzebna jakaś boska ingerencja. Orkowie nie walczą fair, okrążą nas jak do ostrego gangbangu i zaczną nieustannie smerać mieczami. Wynikiem takiego postępowania z ich strony będzie często nasza frustracja. Gdy gramy samemu, możemy wtedy tylko spamować szybki atak z nadzieją, że wrogowie padną szybciej od nas. Pewne sekcje wymagać będą jednoczesnej walki wręcz z orkami, blokowanie nadlatujących strzał, operowanie jakimś tam mechanizmem i jednoczesne strzelanie z łuku, co jest w cholerę trudne. Ogólnie gra jest tak trudna, że nigdy nie udało mi się jej ukończyć w trybie dla jednego gracza. Granie z kumplem bardzo ułatwia sprawę, lecz nadal należy się skupić i przygotować do wielokrotnego wczytywania gry. Mówiąc wielokrotnego, mam na myśli całymi tygodniami, aż wreszcie ogarniecie dany etap na tyle, by padać raz za razem na kolejnym. Jednakże przyznam, iż zabijanie tej masy orczego mięcha bawi na tyle, że wracaliśmy do niego dopóki gry nie ukończyliśmy. Więc gwarantuję, że się da. Grafika jest bardzo ładna, w swych czasach uchodziła wręcz za piękną. Tu i ówdzie brak szczegółów, zwłaszcza jeśli chodzi o teren. Ale na uwadze trzeba mieć fakt, że gra trzyma stałe 60 klatek na sekundę przy ogromnej liczbie wyświetlanych wrogów. To robi wrażenie. Szkoda tylko, że paleta kolorów jest taka bura i ponura. Absolutnie nie jestem fanem takiego zabiegu i uważam, że tytuł prezentowałby się znacznie lepiej w nieco żywszych kolorach. Muzyka, która nam przegrywa, jest po całości wyciągnięta z filmu. Niby nie ma tu na co narzekać, bo jest iście epicka, ale przyznam, że gdy słuchamy tego samego tyle czasu, ile w tym przypadku, to albo przestaniemy na nią zwracać uwagę, albo szybko zagłuszymy ją pijackimi wyzwiskami często obecnymi przy grze w trybie kooperacji. Oryginalni aktorzy podkładają swe głosy i tutaj, lecz te są pozbawione energii oraz emocji. Co innego tyczy się całej reszty efektów dźwiękowych. Okrzyki wrogów, odgłosy pola walki, szczękanie metalu, uderzenia mieczy, wszystko to brzmi po prostu świetnie i pozwala czerpać tym większą frajdę z okładania wrogów. Saruman, the trees of Fangorn have awakened. Tendrils seek, branches crush, roots bury all that remains of your mat. Burn them all, sir. Good riddance.
Podsumowując, Lord of the Rings The Return of the King jest godnym polecenia tytułem wartym zakrania, lecz jedynie jeśli ma się partnera do gry. Grafika i dzisiaj nas nie odrzuci, a solidny gameplay wystawi nasze umiejętności na ciężką, lecz przyjemną próbę. Jedynie wersje konsolowe pozwolą nam bawić się lokalnie z partnerem. Wersja na PC, mimo iż wygląda nawet lepiej, pozbawiona jest tego trybu, co bardzo wiele jej odbiera. Okej, to by było na tyle. Jak zawsze zachęcam Was do pozostawienia po sobie komentarza, lajka, subskrypcji i odwiedzenia mnie na moim Facebooku, na którym możecie być ze mną na bieżąco. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!